moi drodzy, zaczynamy jesieniarskiego vloga. Mam jakiś straszny problem, żeby się obudzić rano. Zaczęło już być strasznie zimno, włączyli grzejniki, więc w ogóle nie chce się wstawać, jak jest zimno i ciemno. Ale dojdziemy do tego. Zimny roller to jest najlepsze, co możecie zrobić rano. Czas zrobić coś z włosami. Bolą mnie ręce. Dostałam ostatnio taki nowy komplecik z Oceans Apart, który uważam, że jest przepiękny. Także założymy sobie dzisiaj go i lecimy na stretching. Może to wszystko jakoś lepiej zawiązać. Zakładam sobie jeszcze takie rękawki. Przyszła do mnie paczka z czymś, co chciałam od zeszłego sezonu, ale nie mogłam tego nigdzie znaleźć. I teraz też było bardzo ciężko. Zamówiłam z jakiejś brytyjskiej strony te buty. Są to, moi drodzy, agi w najbardziej klasycznym kolorze i niskie. Normalnie nigdzie ich nie ma i zapłaciłam za nie naprawdę bardzo dużo. Teraz te ceny są jakieś w ogóle chore, jeżeli chodzi o te buty. Ja pamiętam, że kilka lat temu można było je kupić za, nie wiem, 300 zł, 400, a teraz nawet nie chcę mówić, ile za nie dałam. Ale cute. I dzisiaj chciałam je założyć, tylko musimy je zaimpregnować najpierw. Dobra, zostawmy je tu na chwilę. W ogóle mamy piękną pogodę dzisiaj. Cieszę się, ale trochę zimno. Na pewno potrzebuję jakiejś kokardki na włosach. No, ta jest trochę cieplejsza, więc może użyjmy sobie tej. A w ogóle muszę kupić do domu nowe nożyczki, bo jedyne nie tępe, jakie posiadam, to te. Sorry, jednak to też tępe. Ale to skaleczyło mi. Jak się taką końcówkę przypali, to ona się tak ładnie zakończy. Rzeczywiście. Zrobię tak z drugą stroną. Ha! Boże, jestem debilem. Dobra. Kokardka jest. Nie wiem, ostatnio mam tak, że jakoś tak dobrze się czuję bez makijażu, że jak jestem, wiecie, taka ogarnięta, mam ogarnięte włosy, jakąś fajną stylówkę taką treningową, to czuję się fajnie bez tego makijażu. Więc może zostaniemy sobie dzisiaj bez makijażu. Czułam dzisiaj vibe na wielkie, jasne futro. Jesieniara. Thank you.
po stretchingu mam trochę czasu przed następnym treningiem, więc idziemy sobie do galerii. Zrobimy jakieś jesieniarskie zakupy. Mam kilka rzeczy, które chciałabym kupić. Może jakąś piżamę nową? Zobaczymy. Idziemy do Victoria's Secret zobaczyć, czy są jakieś nowe piżamy. Mam ochotę na nową piżamę. Może ta torba z tą walizką? Piękne. I kocham te kosmetyczki. To. I love it. No ale mam taki sam, co nie? Tylko bez tego tyłu. Dobra, tutaj są krótkie, ale my chyba chcemy długą. Czarną mam. Taką mam krótką. Są jeszcze jakieś kolory. Ta jest cute, ale nie za bardzo jesienna. Dobra, niebieska też jest ładna. Niebieska albo fioletowa. Ale myślę, że na jesień fioletowa. Chodzimy jeszcze do Empiku. Mam jakąś nową książkę. Albo dwie. Albo więcej. Biorę kolejne książki Colleen Hoover. Takie, których jeszcze nie czytałam. Ale możecie mi polecić jakieś fajne książki. Jakieś takie... bardziej romantyczne może. Ale może też thrillery. Czekajcie, mam czekawkę. Boże. Poszłam do Pumpkin Spice Latte na ciepło. I to jest pierwszy raz w życiu, kiedy tego próbuję. Dobra. Stwierdziłam, że w tym roku muszę tego spróbować. Powiem wam, że ja ogólnie nie lubię kawy i nigdy nie piję kawy i nie lubię smaku ani zapachu, ale to... to dla mnie nie smakuje jak taka kawa. Przyszła mi czkawka w ogóle. Napiłam się ciepłego i od razu lepiej. Miałam jeszcze spotkanie, to znaczy kola, którego musiałam poprowadzić w samochodzie, bo nie zdążyłabym pojechać do domu. I właśnie skoczyłam szybko na tego Starbucksa, żeby przetestować, no i co to za odcinek jesieniarski bez pumpkin spice latte. Musiałam po to pojechać. Teraz jedziemy do domu. Czuję, że zaczyna mnie trochę boleć głowa. Wczoraj miałam straszną migrenę. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę tak samo umierała. Więc jadę do domu i wezmę jakieś tabletki i... robimy dalszą część jesieniarskiego vloga. Zrobimy po prostu haul zakupowy, co kupiłam. I przyszło do mnie też kilka paczek, więc jestem ciekawa, co tam jest. Także otwórzmy. Ale najpierw... potrzebuję jakiegoś pysznego pysiu. To jest moja nowa miłość. Odkryłam to ostatnio. Zamówiłam na Lisku albo na Juszu. W ogóle nie wiem, gdyby nie te aplikacje. Ała. A nalejemy sobie do fajnego kubeczka. Czyli do grzybka. Excuse me, jeżeli to nie jest perfekcja, potrzebujemy może jeszcze słomki? Cieszą mnie małe rzeczy po prostu. Jak powiedziała Sylwia Grzeszczak, cieszą się z moich rzeczy. Dobra, moje drogie, czas na haul. Zacznę od moich zakupów, więc to na pewno widzieliście. Piżamka z Victoria's Secret, którą zaraz... Boże, o ten zapach. To wie, jakim perfumem psikałam do torby. Czy to jest ten Bombshell? To jest taki kultowy zapach? Ale dajcie mi znać, czy to jest tam, czy dobrze myślę, czy to jest jakiś inny, bo bardzo mi się podoba ten zapach. Fioletowa piżamka.
myślę, że pasuje do jesiennego vibe'u. Zrobimy everything shower i sobie go założymy. Wiem, że nie powinno się zakładać od razu piżamy po kupieniu, ale I don't care, chcę ją założyć. I w Sezonisie coś zawołało moje imię. I to jest kolejna piżama, a patrzcie na to. Nie wiem, ja kocham takie fancy piżamki. I tutaj ma takie rękawki. I guziczki serduszka. Nie no, aż mam dylemat, którą założyć dzisiaj. I spodnie są takie. Lećcie do Sezonisa, bo to jest chyba jakaś nowość. Bo widziałam, że limited edition. Było dużo rozmiarów. Na to patrzyłam. Później był Empik i w Empiku kupiłam sobie 3 książki. Mówiłam wam, że lubię Colleen Hoover. Jeżeli macie jakieś inne książki do polecenia, to mi polećcie, bo na razie czytałam prawie wszystkie jej, więc kupiłam sobie te, których jeszcze nie czytałam, czyli All Your Perfect. Wszystkie nasze obietnice. I Too Late. To jest jakiś plus 18. Więc zobaczmy. I kupiłam je dlatego, że wczoraj przeczytałam ostatnią książkę, którą miałam nieprzeczytaną. I to było też Colleen Hoover. Verity? Variety? Nie wiem. Coraz większy mrok. I naprawdę serio wciągnęłam się w tą książkę. Czytałam ją 2 razy, raz czytałam na wakacjach, ale później chyba nie miałam czasu, więc ją tak rzuciłam, ale pamiętam, że właśnie bardzo mi się spodobała. I wczoraj normalnie praktycznie całość, no jakoś tyle przeczytałam jednym tchem. Zajebista, bardzo mi się podobała. Skoro jesteśmy w naszej erze slay, musimy zacząć przyjmować kontrolę nad umysłem i przyjmować negatywne wzorce, więc kupiłam sobie jeszcze, jak przeprogramować swój mózg. Moją mózgowi przyda się jakieś przeprogramowanie. W tej grze kupiłam 2 kubeczki. I pierwszy wygląda tak. Perfekcyjny, super cute. I drugi jest bardziej świąteczny, chociaż może ten też jest świąteczny, ale nie, nie do końca. I drugi taki piękny. Zeszłam jeszcze do Sephory i kupiłam 2 rzeczy. Lip Glow Oil z Diora w pięknym kolorze Cherry. Daje taki delikatny kolor. I zauważyłam, że moje ręce są bardzo suche. Co jest dziwne, bo nigdy tak nie miałam. Ale jakoś teraz, nie wiem, starość. I kupiłam sobie ten kultowy kremik jajko z Chanel. Pokażę wam, co dostałam. Bo przyszła paczka z Jean Paul Gaultier. I to są nowe perfumy. Więc sprawdźmy sobie. Tak wyglądają perfumy. Piękna buteleczka. Nie chcę się psikać, bo trochę boli mnie głowa. Zresztą mam tak, że jak psikam się nowymi zapachami, to potem mam większą migrenę, więc tak to sobie, żeby zobaczyć tylko jaki zapach. Ładny, ładny. Taki kobiecy, trochę słodki, ale jednak taki... Trochę przypomina mi perfumy Yves Saint Laurent, te... Opium. Jeszcze 2 paczuszki. Mamy takie 2 boksiki. Zobaczmy co w środku. Czy w ogóle 2 razy, mimo że przez pomyłkę wysłali coś? I mamy tutaj maskarę Better Than Sex Doll Lashes. To jest jakaś ulepszona wersja. I pewnie będzie to samo. Tak. Może jedna pójdzie na rozdanie niedługo? Nic nie mówiłam. Ale obserwujcie mnie na Instagramie i na TikToku. Paznokieć. Bardzo ucierpiał dzisiaj. Dobra, jakaś szybka wieczorna pielęgnacja. W ogóle muszę nagrać chyba filmik Vogue Beauty Secret. Widzicie pielęgnację z Drunk Elephant. Najpierw użyję sobie takiej mgiełki z Bioma. Jest takiego, że kiedy umyję twarz, to muszę czymś popryskać w twarz. Po prostu to mi daje jakieś takie, nie wiem, jest dziwne. Gdy chciałam zmusić żeby do robienia pielęgnacji, to pokazałam mu właśnie kosmetyki Drunk Elephant, bo może widzieliście to na TikToku, ale
tutaj się dorzuca jakieś różne inne rzeczy, więc możecie dać chłopakowi, niech się pobawi w małego chemika. To jest w ogóle cudo. Bardzo drogie, ale rewelacyjne. Jedna pompeczka idzie tutaj. Tutaj mamy takie serum nawilżające. To jest krem, więc wyciskam dodatkowo. Miksujemy i nakładamy już od razu wszystko razem na twarz. Wezmę sobie też Drunk Elephant pod oczy. Lip mask. Sorry, że tym palcem, ale tutaj mam kwiatki i mi tam wchodzi. Done! Przybieram się w piżamkę i robimy herbatę. Zapomniałam, że robimy Everything Shower, a nie Pushera Shower, więc pielęgnacja ciała, o co chodzi? Zapomniałam.